No i okej, jesteśmy w centrum handlowym MBK. Jak wspomniałem, część ludzi nienawidzi, część ludzi kocha. I teraz spójrzcie, macie tutaj te wszystkie piętra. W tej chwili my jesteśmy w godzinach porannych, także dużo jest takich pozamykanych albo jeszcze nie otwarte do końca. Pamiętam swego czasu, jak my przyjechaliśmy tutaj w 2019. Słuchajcie, tu nie szło przejść. Były wszystkie punkty po prostu zabalone. Najlepsze, że niektórzy sprzedawcy mówili w języku polskim i tak dalej. Przed chwilą właśnie też Polaków słyszeliśmy. Jest tu Polaków dużo, oczywiście. Przyjeżdżają do Azji, lubią wypocząć, lubią zrobić zakupy. W Bangkoku zachęcam gorąco. Nie tylko Hiszpania czy Włochy, albo Chorwacja. I twierdzą, że taniej jest tutaj w Azji. Przyjechać na wczasy, kupić ten bilet, wykupić sobie jakiś fajny hotel, przyjechać na zakupy, cokolwiek. Ale tu pachnie. Niż przyjechać w Europie. Europa zrobiła się tak droga, że naprawdę wybierają te kierunki teraz. A tu możecie sobie kupić Louis Vuitton, no widzicie co tutaj macie za ciuchy. Wszystkie rzeczy co są możliwe. I właśnie wchodzimy w taki dział z ciuchami, ale my musimy jechać na górę. I to jest najpiękniejsze, oni robią piętra w taki sposób. Okej. No to idziemy szukać. Oni układają te piętra, te schody w taki sposób, żeby się zgubić. Jedne są ustawione do góry, drugie są na dół i po prostu człowiek w pewnym momencie idiocieje, a zarazem chodzisz i oglądasz następne rzeczy. No wszystko jest. No. Elmo? Tutaj mam Elmo. Czy by przystawało kupić sobie Elmo? I tutaj nie przeszkadza nic, mogę chodzić nawet i w Elmo. Jakby był, to by koziołek matołek dobrze poszedł, nie? No i dobra, dotarliśmy do tego punktu, który nas interesuje, czyli elektronika i przyległe. No, także zaczynamy szukanie sklepu, który nam Wojtek zadeklarował, znaczy polecił. No dobra. Jak ktoś, no co pokazywać tu? No, sklep na sklepie, to jest po prostu wszystko przeogromne. Wszystkie marki, co? Honor? Co to za telefon? Nie wiem. Jakaś marka dziwna. A może nie dziwna, tylko wy mi pewnie powiecie. Jak nie wiesz, to Honor. Znaczy, co Honor jest, to wiem. No dobra. I tak da, i się ciągnie. No i takich czasów doczekaliśmy, że w tym wielkim MBK centrum oprócz KFC można kupić sobie zioła wszelakie. Także proszę bardzo. Wali na całą halę, ale co tam? Można, nawet proszę bardzo, gumisie, wszystko jest. CBD. Brownie. Pięknie. No dobra, tutaj mamy zamknięte. Trafiliśmy do tego serwisu, gdzie mają drony, kamery i tak dalej. Nie są w stanie nam pomóc, czyli wracamy do Paragonu, do centrum handlowego, które było tam wcześniej. Tam jest. Tak. On tam... Nic się dzieje. No jesteśmy w godzinach wczesnych, także tutaj no, dopiero po południu tutaj się zjeżdżają ludzie i tu się dopiero po południu zaczyna dziać. Dobra. A propos mebli, bo niektórym się podobają właśnie styl drewniany, no styl taki azjatycki, popatrzcie na to. 98 000 batów, to jest 100 000 batów. W ogóle mi się to nie podoba. 10 000 złotych. Taki komplecik do kawy. Jak ja bym miał wchodzić do domu i zobaczył takie meble, tam chodził, szczekał. Ach. Dobra, spadamy, nie ma co. A gdzie są schody? Zobacz, to jest piękne, że wchodzicie i nagle macie, zobaczcie, schody, dobra, dobra, które was prowadzą. To jest właśnie w tych centrach handlowych tajskich. No dobra. Zaginięcie po raz pierwszy. I teraz nie wiem, gdzie ona jest. Ja poszedłem w prawo, kobieta w lewo i nagle się zrobiło kuku. A tutaj wszędzie są ciuchy. A już widzę, dobra. Tam gdzie się urzęduje. A mieliśmy iść na kawę. Miała być kawa. Dziewczyna poszła. O, tu jest zamiast kawy, tu jest coffee shop. Jak tobie o co chodzi? O, tu są. Dobra. Natalia, szukają cię. Dobra. No to ja sobie siadam tu. Dobrze, to baw się dobrze. Ja za... No i się zaczęło. No i okej. Z miejsca, w którym słychać chyba języki całego świata, bo to wszystko chodziło. Teraz wzięliśmy sobie kawę. Ja ze słoną karmelem, kawa. A ja z takim... Słonkawa bita śmietana. No smakuj to. Serio? No, ale jak dasz słone do słodkiego, to robi ci się taki... Uwielbiam te eksperymenty. Chciałem kawy, ale... Ej, ale są dobre. Ja w ogóle kawoszem nie jestem. Wolę, jak Natalia robiła mi herbaty zielone. Lepiej mi to się sprawdzało. Lepiej mi to sprawdzało. A kawoszem to nie, bo później takie zgaga mnie pali. Ale tutaj sobie pozwoliliśmy. No, odrobinę luksusu. A co tam za luksus? Ale chociaż nie, no fajnie podana i... Czeka nas teraz przeprawa na drugą stronę. W upale wchodzimy i będziemy przechodzić po centrach handlowych. Tam, bo tam jest DJI. Tam musimy się stawić. Ja już się cieszę. Tam musimy się stawić, no, żeby oddać tego naszego drona wreszcie. Bo tutaj nie są w stanie nam pomóc. Nie, oni go sprzedają. Tak, tutaj jest tylko punkt sprzedaży. Muszę całego drona kupić razem z kontrolerem. Błagam, przecież to kosztuje tutaj ile? 50, tego co my mamy, to kosztuje 58 000 batów, a tego co ma Marcin z tego, z Ucieczka w Tropiki, ten trójeczka, to 48 z groszem. No bo jest ten mniejszy, on jest mniejszy i... To w każdym razie tam się przemieszczamy. Się może za jakiś czas na jakiegoś nowego. Na razie ruszamy tam, sprawdzimy jak to wygląda, czy tam nam są w stanie pomóc i tyle. A jak coś, no to $120 kosztuje nowy kontroler. No tak. Czyli mówi, że jeśli nie naprawią tobie na czas, który ty potrzebujesz, możesz kupić nowy. Ja mówię, no dobra, a ile kosztuje? Od 5000 batów do 8000. Okej. Ja mówię, to my spróbujmy najpierw naprawić, a jak coś, to kupimy po prostu nowy, nie? Jeśli nie zdążą naprawić. No tak. Także no, na dzisiaj mamy dużo zajęć. A wam? No. Zostańcie z nami. Sami nie wiemy, co tu się w ogóle przydarzy. Wszystko jest nieplanowane, niereżyserowane. Nie, tu w Bangkoku się tego nie da. To totalny spontan. No i dobra, teraz będę miał wielki dylemat, bo kobieta, która stoi tam, musi się przedostać tam. Ale ma być tak, żeby nie zobaczyła to, co tutaj jest. Jeszcze Grand Sale i tak dalej. Oj, będzie ciężko. Przypuszczam, że może być tak, że nagle tutaj zakwitnę na godzinę. W kosmetykach. No dobrze. Jak mówiliśmy, to trzeba zrobić. Musimy się przedostać przez te centra handlowe, wszystkie tam z powrotem do Paragon, Siam. Ja wam pokażę tylko, jak wygląda nowoczesne miasto w Azji. Ruch. Tu macie na poziomie ulicy chodniki piesze. Na tym poziomie wyżej mamy BTS i jeszcze wyżej kolejne linie łączące całe miasto. Jak to wszystko zaczyna ruszać. Teraz to jeszcze jest spokój, dopiero w godzinach popołudniowych. Parę lat temu to było, zamówiliśmy sobie graba, ale chłopaków na skuterach. No i stoimy, co tak długo stoimy, a ja patrzę, licznik nie jest na 2 cyferki, tak. Jest na 3, czyli na przykład na wielkim skrzyżowaniu, gdzie przemiał jest samochodów znaczący, stoi się po 150 sekund, dokładnie. Po 300 sekund, zależy, bo musi... To jeszcze... Skorkować muszą miasto, więc puszczają po prostu tak. Takich... Idzie, jak idzie zielona fala, no. O, słyszycie, tu u góry już przejeżdża kolejny. nad nami, także ruch w tym mieście odbywa się w zupełnie inny sposób. Jedzie. Także to wszystko tutaj, żeby chodziło, naprawdę są zmiany świateł czy czegoś, są bardzo duże. Dobra, my spadamy, bo jest tak gorąco. Wracamy? O. Ktoś tu najbardziej zadowolony z tego. Ja już mam pierwszy komplet. Pierwsza torba. Dobra, my wchodzimy. Okej. Ale smali. I teraz nagle wchodzimy, jest klimatyzacja. I słuchajcie, nagle... Masz to samo? Aż... Nie, masz to samo. My wchodzimy do ludzi, oni się witają, a my Tuesday, normalnie po kmersku. A my po kmersku, no. Oni się patrzą na nas. Okun. Cofnąć się do tajskiego. No, okunujemy. Tutaj jeden gościu to z nas takiego łachadar. Okun. No, może być okun. Jeszcze do Taja. Jakbym do Niemca odziękuję. No dobra, idziemy, bo się znowu pogubimy to. No. No właśnie, pokazywaliśmy wam, jak byliśmy u góry, pokazywaliśmy wam miejsce, gdzie można wygrać właśnie takie, jak to nazwać, no, figurki, postacie i tak dalej. No i tam właśnie ktoś wylicytował, dostaje nagrodę, wszyscy tutaj aplauz. Ja też chcę. Wielki aplauz, także... Chyba no, sobie laleczki, no, są świetne, no tak, dla małych dzieci. No. Także... Duża... można tutaj wygrać takie te atrakcyjne... ja nie wiem, czy to... kolekcjonowanie. Za moich czasów to się tam co kolekcjonowało? No, znaczki, karteczki jakieś, cokolwiek tam, nie wiem. A tutaj po prostu jest nowe czasy i nowy czas. Nowe czasy i nowy czas po polskiemu, nie? No i dobra. Zaginięcie po raz drugi. Nie lubię tak, bo... Dobra, będziemy siebie szukać teraz nawzajem. No i dobrze, kwintesencją wszystkich zakupowych punktów jest oczywiście Terminal 21. Jest to centrum charakterystyczne, fajne, przystępne cenami dla normalnych ludzi, to już nie jest tam... ale świąteczne rzeczy i tak dalej. My jesteśmy na stacji BTS ASOK. No i próbujemy się teraz takimi, jak to nazwać, deptakami przedostać. Aha, musimy teraz się odklepać i próbujemy się przedostać teraz do samego centrum handlowego. To jest fajnie, że... Sorry. To jest fajne, że to wszystko jest skomunikowane. I bezpośrednio można z takiej stacji dostać się od razu już na poziom gdzieś tam w centrum handlowym. Widać, że jest ta stacja bardzo popularna. No tak. To jest straszny korek tutaj na połowie biletów. O, tutaj niedaleko jest Nana. Jak to jest Nana, to wiadomo, że tutaj jest niedaleko cowboysi. No kto tam wie, to wie. Gdzie można przybalować, gdzie można się dobrze pobawić. Dużo... białych... Ta, o, przy... Spokojna dzielnica. Tak, no to... dużo tutaj jest białych emerytów. Z niewiele, aczkolwiek troszeczkę znaczącą ilością lat młodszymi paniami. No to taki charakterystyczny tutaj jest punkt. Nie, no... Cechy charakterystyczne Tajlandii. Okej. I to jest fajne, właśnie przejście jest... Te świąteczne wszystkie ozdoby, no i my wchodzimy już bezpośrednio na gate. Okej. Terminal 21 odnosi się do tego, tak już teraz są te ozdoby, spójrzcie na te centrum handlowe, jest to przeogromne. Tutaj Natalia kiedyś spędziła 8 godzin. Tak, ja po prostu, to poniosło dziewczynę trochę, pamiętam, że wtedy była krótka akcja, bo się lekko się ścieliśmy. Można, ale to... Dostałeś prezenty? Dobra, prezenty, tak, dobrze. Między innymi, o co chodzi Terminal 21? Spójrzcie, każdy z tych poziomów jest jakby innym miastem. Mamy Paryż, Tokio, Londyn, Stambuł, gdzieś tam jeszcze jest San Francisco i można bezpośrednio już na przykład na Istanbul się dostać na każdy poziom i każdy poziom ma charakterystyczny swój styl. Fajne jest Tokio, bo jest taki... I oprócz tego wszystkiego, aha, tu już przygotowują, tu często są jakieś eventy na dole, bardzo często. Dzisiaj jest pusto. Przed świętami. I bardzo charakterystyczną cechą tych, może na Tokio. Coś Wam pokażę. Tak. Tu charakterystyczna, może nie dla wszystkich atrakcyjna to rzecz, ale fajną rzeczą są toalety. Ej, no musisz pokazać tą toaletę, nie? Bez kitu, warto. Każda ma swój charakter. No, toalety, no, my uważamy, w centrum handlowym tu wchodzisz, bo dziękuję, wychodzisz. O, tutaj. Ale to jest tu, tak, to jest Tokio. To jest to... Idziemy zobaczyć. Zaraz Wam coś pokażę. A więc, no i gra muzyka oczywiście, to jak to wszędzie. I wchodzicie jakby do japońskich domów. Spójrzcie, i tu macie, każdy charakter jest. Japońskie drzwi są tutaj, w Istambule też są inne i każda jest na swój sposób ozdobiona. Toalety są japońskie, czyli macie po załatwieniu swoich spraw. Jest prysznic, jest suszarka, podgrzewana deska. Także... Suszarka w tyłeczek też jest, nie? No tak, tak, wszystko jest. No dobra. Jak widzicie... Dobra, to jest zakupowe szaleństwo. Także za chwilę musimy się umówić tutaj z Natalią na jakiś punkt, na jakąś godzinę, bo jak pójdzie mi dziewczyna, to znowu się zgubimy trzeci raz. I tutaj jest bardzo dużo, tu jest właśnie bardzo dużo rzeczy, gdzie no, nie dostaniecie nigdzie indziej. To są marki jakby osób z Tajlandii. Oni sami to robią. Wytwory są robione ręcznie i po prostu to jest tak sprzedawane. Różnego rodzaju materiały. Na niektórych stanowiskach można zobaczyć, jak panie robią to akurat niektóre rzeczy. No. Tak zwana fereta. No dobra. Okej. Dobra, nie wiem, czy to był najlepszy punkt, że my przyszliśmy. No, żeby to był najlepszy punkt, że przyszliśmy. Okej. Niech się dziewczyna bawi. A tutaj jest toaleta na londyńskim piętrze, bakery, proszę bardzo, jak w piekarni, bakery one way, piętro Londyn, o proszę bardzo. I no właśnie, o czym ja mówię. Mówię na przykład o... Spójrzcie. Torby ręcznie malowane. Buty. Salvatore Dali. Słynne zegary na trampkach. Tu mamy postacie z kreskówek. Picasso jest też. Także to są fajne rzeczy. Jak ktoś chce mieć swoje niepowtarzalne ciuchy, buty. Wszystko jest super. Bardzo mi się podobają, tylko czy one by wytrzymały u mnie, to ile to by dało rady? Mając taką koszulkę, ile bym pochodził w Polsce? Po ulicach? Tutaj często można spotkać właśnie insygnia, no jakby narodu zza Odry, który wcześniej miał tendencję jakieś do rządzenia Europą i często tutaj można spotkać. One są lekko modyfikowane, ale no, często można spotkać je. Jakieś lubią swoje. Na tym piętrze mamy taki food court, gdzie można sobie, no najczęściej jest azjatyckie jedzenie, tak jak japońskie, i często na przykład no, można zobaczyć, jak wygląda potrawa, którą sobie kimchi, pork, czy już są przedstawione, jak one tutaj wyglądają. Omlet z grzybami. Że można sobie, nie trzeba wyobrażać, można sobie to... Tak. No tak jak mówiliśmy, języki z całego świata. Tutaj zobaczymy na to. No właśnie przed chwilą już dostajemy prośby, bo już wiedzą osoby niektóre, że jesteśmy w Bangkoku, no i prośby, pokazujcie jak najwięcej i tak dalej. Także jesteśmy w japońskiej restauracji. No a co może być w japońskiej restauracji? Bum, ramen. Także jemy sobie ramen. Ja może Wam tu przez chwilę pokażę. Musicie sobie znaleźć kurs jaki jest. No zobaczcie, ceny są, zadania atrakcyjne. 100, 118 batów, 110 za jedzenie. To są atrakcyjne ceny. Normalnie można tutaj sobie, myślę, że jak ktoś turystycznie przyjedzie tutaj, myślę, że każdego będzie stać na takie jedzenie. Bez dwóch zdań. No Natalia właśnie odpisuje kolejnym osobom. Tak, już się pytają kolejni ile, dokąd, gdzie pojechać. Dlatego ten odcinek będzie taki... To będą specjalnie dla Was, Kamila, Kasiu. Zrobimy ten odcinek specjalnie dla Was, żebyście mniej więcej wiedziały. I powiemy o biletach, o wszystkim, jak dojechać normalną drogą lądową. No bo niektórzy nie chcą lecieć całą Wy panowie, to niestety będę musiał Wam pokazać, gdzie możecie posiedzieć. Bo... No, jak pójdą, to nie wrócą za 3 dni. Polecamy. No właśnie, co jest charakterystyczną cechą tutaj teraz, co widać? Widać to już naprawdę. No w Bangkoku coraz więcej widać aut chińskich. Ale to chyba jest tendencja, światowa, że Chińczycy przejmują ten rynek samochodowy, różne marki chińskie, ale tutaj zaczynają dominować, gdzie tutaj było zdominowane przez japońskie Toyota, Nissan, Isuzu, a teraz już widać naprawdę dużo aut z Chin. Myślę, że tendencja będzie się rozszerzać i jakby to przejmują rynek, ewidentnie to widać. W takim zwykłym ruchu, gdzie na ulicach to już są ewidentnie widoczne te samochody. A my co? Pomału już wracamy do nas na nasze rewiry. Starczy zakupowania chyba. No i dobrze, wreszcie docieramy do domu. Także widzicie, jak teraz sytuacja się zmienia. Pojawili się goście na motorach, to oni są właśnie do przewożenia. Zobaczcie, jaki tu ruch wzmożony nastał. Bo to jest teraz pora lunchowa. Taka pora lunchowa, także zaczęło się teraz. My idziemy do 7-Eleven po picie, także idziemy. Ja podążam za Tobą. Także idziemy. No okej. I spójrzcie, te ulice, które rano jeszcze były wszystko puste, już macie teraz jedzenie zrobione. Tu jest całe stragany. To miasto żyje. Przeogromne. No a myślałem, że to ja będę zmęczony. A tu Natalia, tak jak, no jak przyjechaliśmy do domu, od razu było. Dziękuję. No po prostu padła. Jest gorąco i tak dalej. A my zaaferowani tym wszystkim. Część osób się pyta, co my tacy podekscytowani. No, ludziska, przyjechaliśmy do Bangkoku, cieszymy się jak dzieci. Ja zawsze się cieszę jak dziecko. No, także pobiegaliśmy, naprawdę zrobiliśmy dzisiaj trochę kilometrów. Ciepło i zimno i tak dalej. Dwa, Natalia ma problemy teraz z gardłem. Migdały ją bolą, także tutaj medykamenty, mamy więcej medykamentów znowuż niż bagaży. No tak, no. Także co? Dziękujemy za to, że byliście z nami, że jesteście. No słuchajcie, mamy troszeczkę więcej materiału, no to nie wstydzimy się i wrzucamy więcej. No, jeżeli to się przyjmie opcja, że będziecie chcieli więcej widzieć, będziemy to robić. Nie będzie materiału, no po prostu zostaniemy, wrócimy do tej formy jakby przekazu, co mieliśmy wcześniej, czyli jeden dziennie, a tak no jak jest, no to bo się pogubimy. Sobie regularnie wrzucać, żeby się nie pogubić, bo jak się Natalia, jaki głos? Natalia, jaki głos? Traci wątek, co? Tak, no zobaczymy jak to tam będzie wychodziło. Jeżeli będzie to się sprawdzać, zostajemy, jeżeli no po prostu nie, no to wrócimy do tego, co było. No co, dziękujemy bardzo za komentarze, że wspieracie. Widzimy, że Tajlandia Wam przypada do gustu po samych początkach. Bangkok w sumie, bo to jeszcze Tajlandii nie było, tego sam Bangkok. No także cieszymy się, no to co? Niech Wam się darzy. Do zobaczenia. Cześć.